Cześć, Patryk Sadowski z tej strony. Witam na moim kanale. Wyszła informacja od Giełdy Widzach, czyli mianowicie kiedy dokonałem tego swapu. Już jest określona data, godzina i stosunek, w jakich proporcjach to będzie wyglądało. Jakie to wyszło, trochę mam mieszane uczucia. Tak jeszcze w międzyczasie mam tylko prośbę, czy jeśli na słuchaweczkach słuchasz te nagranie, daj znać, czy coś się zmieniło, bo zmieniłem trochę ustawienia, były problemy, bo niektórzy nie słyszeli w ogóle dźwięku na słuchawka, także prosiłbym w komentarzu, abyś mi to powiedział, tak, bo dla mnie to jest bardzo ważne, bo u mnie osobiście to sprawdzam na jednym komputerze, na drugim, na telefonie, wszystko jest ok, ale jak to wygląda u ciebie, no tego nie wiem, więc bardzo bym oczekiwał od ciebie feedbacku, bo gdyż jestem jeszcze w rozmowie z YouTube'em, jak to wygląda, także widzimy się po intro i przechodzimy dalej do tematu. Dobrze, na Twitterze wyszliśmy tutaj już z informacją. Przenosi nas na stronę. Ja tą stronę sobie oczywiście tradycyjnie przetłumaczyłem z automatu. Tam lekkie niuanse, jak wiadomo, językowe są. Ale przejdźmy do tematu. Mamy tak. Podstawowa, najważniejsza rzecz. 21 czerwca, godzina 14, wedle tutaj zegarka 16 naszego polskiego czasu. W zależności gdzie mieszkasz, no to już musisz sobie odpowiednio konwerterem, tym może jest całkiem przyjemny, wykorzystać i po prostu sprawdzić, która dokładnie u ciebie godzina. I teraz coś, co zmieszało uczucia wielu, którzy mieli różne oczekiwania co do tego stosunku. Ja różnie spekulowałem, 1 do 3, 1 do 30. No 1 do 100 już czułem się trochę z tym słabo, a tutaj mam informację 1 do 300. Jest nie za ciekawie pod tym względem. Ale wprowadzono tutaj taką ciekawą akcję, czyli kto pierwszy, ten lepszy. Mianowicie, jeśli masz jakąś określoną ilość X, to do twojej kwoty X dodajemy X razy 2, czyli możesz jakby trzykrotność zrobić, ale to jest ograniczone czasowo. Mianowicie 10 tysięcy użytkowników, tych pierwszych, dlatego ważne, zegarek ustawiamy, aby to dokonać jak najszybciej. No i później kolejne etapy, ilość użytkowników, stosunek 1 do 1 i do 40 tysięcy użytkowników, ciach, plach, i że tak powiem, po temacie temat się zakończy. I tutaj informacja, wszyscy użytkownicy, którzy później będą to zamieniać, po prostu nie otrzymają dodatkowych zrzutów. Czas na to jest nieograniczony, na dokonanie zrzutu, ale wiadomo, kto pierwszy, ten lepszy. Biznes lubi prędkość, także kto pierwszy, ten lepszy skorzysta na tym najwięcej, jeśli chodzi o ilość, bo jeśli chodzi o dolary, to niekoniecznie. Tak na szybciutko by licząc, weźmy sobie CoinMarketCap, mamy tutaj Bizdak, sobie odświeżymy. No i włączmy sobie kalkulator. Załóżmy, masz 8000, dzielisz to przez 300, 26 sztuk, razy to, wychodzi twoja kompletna cena. Ile to wynosi, to łatwo sobie policzyć. Moim zdaniem łatwiej jest po prostu wejść na giełdę i zrobić to w inny sposób. Po prostu zasilić swoje konto Bitcoinem, przełączyć sobie tutaj, sprzedać na dolary i zakupić sobie po prostu na giełdzie i czekać odpowiedni czas. Ale jest druga sprawa, bo może to zrobić teraz, może to zrobić później, bo od 21 dużo osób, że tak powiem, dokona tej zamiany, fajnie, wszyscy szczęśliwi, ale sporo osób stwierdzi, że to jest słabo, mała cena, sprzedam niepotrzebne to i ta cena może pojechać po bandzie w dół. Giełda będzie to skupywać. Jeśli czytałeś moje poprzednie artykuły, zapraszam na mojego bloga www.patryksadowski.pl. Giełda będzie to skupywać i po prostu ją weźmie, podpali jak kartkę papieru. Dziękuję, nie ma tego tokena. I po prostu w ten sposób ograniczy jej dystrybucję na swojej giełdzie, wskutek czego po prostu ta cena będzie mogła utrzymać się znacznie wyżej. W momencie, kiedy zacznie to spadać, przypominam, że to jest tylko moja spekulacja, nie jest żaden gwarant, że tak będzie, warto wtedy byłoby zakupić to, co dzisiaj sobie, czy w najbliższych dniach po prostu zdeponujesz, przygotujesz się na tą operację,
Czy ustawisz sobie ofertę kupna, nie wiem, gdzieś tutaj? Uważasz, że ta cena zejdzie tak nisko? No to trzeba obserwować. Bo być może ta cena zacznie odbijać do góry. Tego nie wiem, tego nie wie nikt. Jak się zachowa rynek? Jak się zachowają inwestorzy i inne osoby? System będzie miał swoje ograniczenia. No i można to tak, że tak powiem, zakombinować w ten sposób. Ale ogólnie. Zostań ogólnie na mnie na kanale, bo w najbliższym czasie zapowiada się, że tak powiem, dosyć gorąco, bo teraz przetwarzam nowy, ciekawy projekt. Wexa Global to tam jedno, ale interesuje mnie taki jeden temat, tak zwany bezinwestycyjny, czyli nic nie inwestujesz, a można zarobić. Także zostaw łapkę subka, bo podejrzewa ten temat Cię bardzo zainteresuje. To tyle ode mnie, pozdrawiam Cię ciepło, cześć! We'll just getting started. One eternity later. Co? To połóż tam i mi powiedz. No bo sam to później wytnę.